G'day, mate. How you going? Welcome to our beautiful Emerald Coast. Out here in the bush, both the fauna and the flora are unique and fascinating to observe. Oh, I'm Robert, by the way. Just call him Robbo. Why do you sound like a tourist guide, Robbo? I'm Sophia. Sure, this region is a beaut, but it's also bloody fragile. Too true. That's why we're stoked you're here to work with us. But there's no rule that says you can't have fun at work, eh? You game? Where did the ute drop you off exactly? Anyway, you're not far from my station. Why don't you climb the fire lookout tower that's close by and see for yourself? From there, you'll see clearly where things are. It may not look like it, but you're on private land. This belongs to Soph and her husband. We run a station, a farm, and Robbo's own land is north of here. Australia's a massive country, as you know. So it's not uncommon for folks to own huge properties that sprawl over kilometres. Across several biomes, even. That's why we need to hire professional hunters like yourself. I reckon you won't get bored. These tracks, you can follow them, but don't forget to also look up and observe what's in front of you. Od domu. Cholernie daleko. Z Warszawy pociągiem nie dojedziesz. Samochodem da radę. Na prom. Z jednego na drugi. I w końcu dotrzesz. Ale najszybciej samolotem. Tylko, że podróż będzie cholernie długa. 20 parę godzin. Dobrymi liniami. Ale i tak, dobre, niedobre. Będzie daleko. Australia. Bardzo piękny kontynent, ale też cholernie gorący. I jest jedna rzecz, o której wszyscy, i Roman Widły, który tutaj jest, który tutaj idzie ze swoim pieskiem, wie. Tu jest wiele zwierząt, gadów. Ptaków to może nie, bo do tego jeszcze nie doszło. Które tylko myślą o jednym. Jak dopaść przeciwnika. Zlikwidować. Niektóre zeżrą cię w całości. Niektóre tylko ciapną małą giełką. I nie dożyjesz poranka. Najgorsze są chyba krokodyle różęcowe. Do wody słodkiej normalnej się takiej nie wchodzi. Trzeba wiedzieć gdzie, ale to też cholerne ryzyko. Cały czas mam w głowie pewną wyprawę kiedyś młodych ludzi, którzy... Dwa piwa za dużo. Spytali się swojego przewodnika, czy mogą się kąpać. On spojrzał, mówi, nie widzi oczu, pływajcie. Pływali. Ale jedna pani stamtąd nie wyszła. Dookoła Australii. Szczęki. Rekin biały. Jest go tam na potęgę. W zasadzie pływanie w tej wodzie wiąże się z potężnym ryzykiem, że przynajmniej do pasa cię wciągnie. No i zeżre. Albo... przynajmniej ugryź. Do tego są inne, mniejsze, które mogą zrobić wiele niebezpiecznych rzeczy. Nie tylko na lądzie, ale i w wodzie. Różne meduzy. Przeciwnik wcale nie musi być duży. Ale trzeba powiedzieć jedno. Obojętnie co tam jest takiego, że cię zeżre lub nie zeżre. Że to jest piękny kontynent. I wizualnie on robi robotę. Ale oczywiście też zależy, do jakiego rejonu traficie. Na razie wchodzę na wieżę. Quite the workout, eh? Good on ya. You almost made it. Once you're up there, take a moment to breathe and enjoy the view. Jak wejdę, to się przyjrzę. Bo widoki są piękne. Chociaż Australia to też jeden z najpłaższych miejsc na Ziemi. Tam średnia wysokości to chyba jest niewielka. Ale jest jedna góra, która nazywa się Kościuszki. O ile dobrze pamiętam. Polak ją odkrył.
Było to dawno. The Outback. That's one of the first things they think about overseas when they hear Australia. It's arid and it can be tough out here, especially after the bushfires in the last few years. But it's also a surprisingly rich ecosystem, home to heaps of unique and sometimes bizarre species. Did you spot my station from up there? Then please, come and get settled in. Sorry I can't be there to greet you in person today. I'm out on a hunt too. Jest pięknie, ale jest cholernie też gorąco. Gdy u nas jest zima, to tam jest lato. Gdy u nas jest lato, to tam jest zima. Tylko tyle, że tam zima to w zasadzie niewielka różnica. Kilka stopni. A, może trochę popadać. Oczywiście Australia to można powiedzieć śmiało, że to pusty też teren. W zasadzie miasta te na wybrzeżu są zaludnione. I trochę w różnych rejonach, ale nie za daleko, różne farmy. Dlaczego? Na środku jest pustynia. Tylko aborygeni dadzą radę przeżyć jakiś czas. Albo dłużej, nawet jak będą chcieli. Ty, Kowalski, albo Kowalska, nie. What is there to say about us? Well, Robbo and I are neighbors. Neighbors? How about best mates? Technically, we're also neighbors, Robbo. But yeah, we both grew up here. Our folks owned the two stations. In other words, we became mates because there wasn't anyone else around. You even lived in Brisbane for a few years after uni to try to get rid of me, but even that wasn't enough. Too right. We tried everything. A long-distance friendship, crazy jobs, stupid boyfriends. And jealous girlfriends. As a last resort, we each got married. Nothing worked. Except one thing. Having a kiddo. That worked wonders. Anyway. Let us know when you're over at Safe Station. Australia to nie tylko ten jeden kontynent. To do tego Tasmania, dookoła różne mniejsze i większe wyspy. Australia to też wyspy Pacyfiku. I to jest miejsce, kiedy oglądałeś, a na pewno oglądałeś, jeżeli lubisz podróże, też jak Roman, a w zasadzie jak Stefan. To jest taki film. 6 dni, 7 nocy. Jadą. Chcą się opalać. Z opalania wyjdą nici, bo trafią na w sumie gdzie nie trzeba. Ale generalnie chodzi mi o to. To są takie miejsca. To są najpiękniejsze miejsca turystyczne na świecie. Ale dla przeciętnego Kowalskiego czy Kowalskiej cholernie drogo i cholernie daleko. Do Australii polecieć da się? Da się. Na wycieczkę zorganizowaną ze 3 dychy. I to tak lekkim batem. Od osoby rzecz jasna. Można samemu. Tak. Ale musisz być dobry w te klocki. Bo tutaj sobie tak nie przemierzysz, gdzie nie trzeba. Trzeba wiedzieć, gdzie się poruszać. Samochodzik może się zepsuć, musisz być dobrze przygotowany. Jak zepsuje się w złym miejscu, to tutaj na drodze, tak jak ja teraz stoję, może stać. Na końcu zostanie twój szkielet. Dalej będzie stał, bo mięsa już nie będzie, bo go zjedzą. Kto? Różne jaszczurki. Dingo? Dingo jest gdzie indziej. I tylko okulary po tobie zostaną. To jest rejon, w którym chyba jest najdłuższa droga w linii prostej i pociąg chyba też linia kolejowa. Przejeżdża raz na jakiś czas coś. Duże, ogromne takie ciężarówki, które wożą towar. To teren nie dla każdego. Ale fakt faktem, trzeba powiedzieć jedno. Ona jest piękna. Australia jest niesamowicie piękna, ale też cholernie niebezpieczna. Ja jako podróżnik już dawno miałem na uwadze swoim, ale ja w zasadzie na razie jeżdżę generalnie najdalej to Kanary. No, byłem dalej też na wyspie Sal. To jest niżej. Cholernie mi się podoba. Temperatury? Bardzo podobne. Rekiny są? Są. Cytrynowe. Nie gryzą tak. Nie zaatakują ciebie. Tutaj? Zeżrą. I co najwyżej obrączka zostanie. Którą twoja żona, jak wynajdzie z dna, to przekaże nowemu swojemu kochanemu. Pamiętaj o tym, wchodząc do wody w niebezpiecznych rejonach. Generalnie
Australia jest piękna, ale nie dla każdego, trzeba wiedzieć, jak się poruszać. To właśnie dobry przykład z tymi młodymi, którzy weszli, gdzie nie trzeba. Krokodyl różańcowy to bydle. I on nie będzie się pytał ciebie, że ty chcesz jeszcze potrzymać sobie pilota w od telewizora w ręku i w domu posiedzieć, patrzeć na żonę, mimo tego, że waży 180 kg. On ma to gdzieś! On cię zje. Co najwyżej shorty zostaną z ciebie. No, ale przejdźmy do spraw przyjemnych. Generalnie trzeba powiedzieć tak. Ładnie, przyjemnie i pięknie. I cholernie mi się podoba tutaj. Dzisiaj polować nie będziemy. Dojdę tylko do bazy, żeby wam pokazać też bazę. Bo na to przyjdzie pora. Nie ma co się śpieszyć, bo Australia to też jedno. To takie spokojne wędrowanie po tym terenie. Jako, że przyglądałem się na tą mapę, na fullu u mnie w PC-cie, pięknie to wygląda. Jest klimat. Kupiłem sobie dodatek oprócz tego dodatku Australii, oczywiście dodatek maskujący, a w zasadzie kolory. Przemaluję sobie kilka rzeczy, wieczorem jak będę miał czas, może skarpety przy okazji, a całkiem poważnie namioty i tak dalej, i tak dalej. Jestem zadowolony z tej Australii. Nie wiem dokładnie, jaki to jest fragment Australii, ale generalnie Australia, trzeba powiedzieć tak, zwierzęta są na wybrzeżu i kawałek wchodzące. Sam środek to jakieś gady i tak dalej. Tam jest żywa, żywa pustynia. Największa pustynia chyba na świecie, oprócz Sahary. Tam jest potężny rejon nie dający się do życia. Aborygeni w niektórych regionach sobie dają radę, ale to też... Aż na samym środku to Imperior, czy jak to się nazywa, to tam się nie da. A Góra Kościuszki jest, faktycznie. Tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. To jest miejsce na ziemi, gdzie wielu ludzi jedzie. Ale jedzie gdzie? Do Sydney. Spędza Sylwestra. Idzie, zrobi sobie zdjęcie przy operze. Ja też bym sobie poszedł. Ale 60 tysięcy za dwie osoby nie dam. Może kiedyś. Trochę drogo. Mapa ładna. I może być fajna. Zwierząt? Kangury. Nie wiem, czy wiecie, ale kangury są jedzone przez aborygenów. Oni robią z nich steki, jedzą chyba nawet ogony. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, dlatego że to jest ich taka tradycja. Dzisiaj może trochę pod ochroną są, to może trochę mniej. Nie wiem, różnie to bywa. Krokodyl różańcowy też został wybity, a dzisiaj jest ogromna ilość. To generalnie miejsce na ziemi, gdzie ludzie są inteligentni. Inteligentni mogą być wszędzie, ale wykształceni. I raczej wiedzą, czy już mogą jeść, czy nie mogą jeść. Ogono, a kangura bym nie zjadł. Kangura też bym nie zjadł, bo bardzo go lubię. Do walki bokserskiej też bym raczej z nim nie stanął, bo by mi przy... Jest dobry. Kiedyś były nawet takie filmy, w internecie widziałem, można znaleźć, ale były tak naprawdę. Ludzie startowali do kangurów, chcieli się z nim zmierzyć. Kto lepiej komudowali. No i padali jak muchy. Tak, i to z tego filmu Mucha. Był taki horror. Jeżeli chodzi o owady, to jest jeszcze jedna rzecz tutaj. Jeżeli boisz się jakiegokolwiek pajączka u nas w kraju, bo zobaczysz na ścianie, to pomyśl sobie, jakie są tutaj pająki. Pomyśl sobie, jakie są węże. Węże, ten kraj ma chyba najwięcej węży na świecie, które mają bardzo niebezpieczny jad. A to jest farma. I generalnie tam są takie trochę schowane, bo cała ludność to jest wybrzeża. Bardzo dużo Polaków jest. Tam jest w ogóle, to jest międzynarodówka. To jest kraj odkryty niedawno, w sumie można powiedzieć, chyba Cook pływał tam kilkukrotnie w latach 1700, coś tam i takiego. To jest kraj, który chyba obchodził 200 lat nie tak dawno. No nie wiem, ile teraz ma. Jakiś czas temu, znaczy. I z każdego rejonu świata tam są ludzie. Te farmy są gdzieś pochowane, trochę poza miastami, trochę wchodzą w głąb Australii. Ale musi być dostęp do wody oczywiście. Jak jest dostęp do wody, to te farmy, to są ogromne farmy. To nie są farmy tak jak u nas. Nie. Będzie kilkaset hektarów. Bo i tak teren wolny. Mi się zawsze kojarzy też z jednym Australii. I to się na pewno skojarzy graczom ciut starszym. Był taki serial. Ja go chyba dwa razy oglądałem. Ale moja żona to już ze 40. I ogląda go raz na jakiś czas. To jest Powrót do Edenu. O tym, jak pewna piękna pani z dużym majątkiem, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ale radzę nie. Strzeli. Hajtnęła się z kim nie trzeba. Tak. I ona wepnął w paszczę krokodyla. Ale uratowała się.
dzięki pomocy. Zrobiła się jeszcze piękniejsza. Doprowadziła, że ten jej eks zlikwidował się. Tak to było. A to jest Rancho. Welcome to my station. It's quiet at the moment, but it can get a little too busy around here sometimes. I reckon it's sort of a hangout for our community. We even have board game nights sometimes. Anyway, your cabin's ready. I've prepared everything for you. Rancho daje schronienie i daje piwo. Oni uwielbiają piwo. Zimne. To kraj cowboy. Piękny, fajny. Ale daleki. I jeszcze jedną rzecz ma tutaj, bo za chwilę uciekam i więcej już mówić nie będę, bo będzie gadać ta pani. Ja już gadać nie będę, bo swoje powiedziałem. Spotkamy się, to popolujemy, ale na razie będziemy łazić pewno. Spójrzcie na moją chatę, na drzwi. Tam tak jest. W wielu miejscach na świecie tak jest. Dlaczego? Bo inaczej w nocy zobaczyłbyś węża gracującego pod kołdrą idącą w stronę twojej twarzy. Zesrałbyś się ze strachu. O ile dałbyś radę wyjść z tego, z tej opresji, to już by było dobre. Hope you like it. It's a bit basic, but it does the job. Feel free to use it during your stay. It's our pleasure, really. Eric and I opened these a couple of years ago to make an extra buck. They've been a lifesaver. Take your time, make yourself at home. Grab a cuppa from the bar. We don't make a fuss out here in the sticks. Chata piękna i ta zapora, siateczka musi być, bo inaczej naprawdę będzie problem. A drzwi muszą być otwarte, bo jest za gorąco. Ja uciekam. Zostajemy tu na ranczu. Cześć. If you're ready, we can get started. Wait, would you mind grabbing something before you head out? It's a book Robbo lent me ages ago. A book? Which one? The one on imposter syndrome or the one on kangaroos? The kangaroo one, yeah. I left it in the bar. You can't miss it, mate.